Witam Was bardzo serdecznie. Już jakiś czas mnie nie było. Pytacie się, co u mnie słychać? Czy żyję? Gdzie jestem? Jestem, jestem. Byłam bardzo mocno zajęta produkcją mojej książki. Dzisiaj tak specjalnie usiadłam, troszkę tak z boku, żeby zostawić trochę miejsca na moim filmiku. <grym> tutaj. Bardzo jestem szczęśliwa. Dostałam nareszcie ostateczny termin. Jej druku. To będzie nawet nie druku, bo na teraz jest w druku, tylko ostateczny termin, kiedy będę miała ją w ręku i będę mogła ją Wam wysłać. Wszystkim, którzy kupili ją w przedsprzedaży. To jest 5 dzień lipca. No, miało być troszkę wcześniej, ale mam nauczkę. Trochę dostałam po nosie, bo to tak nie można wszystkiego przewidzieć. Będę też pewnie nagrywać filmy o tym, jak się produkuje samemu książkę bez pomocy wydawnictwa, znaczy w cudzysłowie bez pomocy, bo na końcu, ostatecznie tekst był łamany oczywiście przed wydawnictwo. Być może w przyszłości będę mogła to już zrobić sama. No, a dzisiaj kilka słów o książce. Dla Was wiem, że lubicie ten temat królowej, lubicie temat pieniędzy, bo ten temat jest ze sobą połączony. Więc dzisiaj taki filmik na temat kobiety królowej: dlaczego kobieta królowa jest ratunkiem dla świata? Zapraszam. Książka ma ponad 300 stron, prawie 350. No, a tak mi przychodzi, żeby ją dzisiaj tak uprościć na maksa. Zresztą ja ją będę często jeszcze upraszczać, będę dawać Wam takie yy, proste myśli, no po to, żeby się sprzedawała, bo jej sprzedaż, mam nadzieję, dopiero się rozpocznie. Ja ją oczywiście, jak wiecie, sprzedałam już przed sprzedaży za niższą cenę. Ostateczna jej cena się wyklaruje. Mam nadzieję, że to będzie jedna z droższych książek. Czekam na ocenę krytyków. <grym> się nie boję. Ym, tak, nie boję się, dlatego że zawarłam tam taką wiedzę. Nie wiem, czy całkowitą, bo może takiej całkowitej wiedzy o kobiecie, kobiecie królowej. Nie da się zawrzeć, bo kobieta jest tak sp spontaniczna, tak nieograniczona i tak spontaniczna w takim wymiarze twórczości, również, że pewnie wiele rzeczy będzie się pojawiać, ale wtedy będę dodawać je na filmikach. Już czas właściwie na kolejną moją książkę, na którą też dużo osób czeka, na taką moją biografię, bardzo taką mistyczną, otwierającą takie moje ukryte miejsca w duszy, które gdzieś dopiero po czasie jestem w stanie otworzyć i wam dać, może bardziej intymna nawet niż ta książka o kobiecie królowej. No, natomiast dzisiaj właśnie dlaczego, żeby nie przedłużać filmiku, dlaczego kobieta królowa jest ratunkiem dla świata? Bo tak mi przychodzi. Nie wiem, czy już tak usiąść sobie na środku, czy, czy, może, czy może niech sobie będzie ta książka tutaj, czy mu jej, może zapamiętacie. W ogóle ten, to, jak ona wygląda, to jest moje dzieło. Nie było to nic skomplikowanego. Mam nadzieję, że w przyszłości ta okładka będzie jeszcze bardziej szlachetna. Tą okładkę trochę pomogły mi dziewczyny z grupy zrobić. Ja jestem projektantką tej książki, znaczy okładki. No, więc tak wyszła. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze będzie miała lepszą, może przy drugim wydaniu, może będzie miała jeszcze lepszą okładkę. Na razie tak wygląda, ale jestem bardzo zadowolona. Jestem zadowolona z niej, jestem zadowolona z treści, jestem zadowolona z, z edycji, jestem bardzo zadowolona. Więc myślę, że czas takiego triumfu przede mną. Mam nadzieję, że książka pomoże kobietom. Pomoże światu. Światu, którego się nie boję, i który myślę, że się mocno pogubił. Wymieniliśmy się rolami, o czym też zresztą piszę w mojej książce. I myślę, że do końca przez to nie jesteśmy szczęśliwi. To jest moje doświadczenie. Kiedy ja byłam w roli mężczyzny w życiu, może jeszcze więcej osiągałam na zewnątrz, ale taką piór, taką czystą kobietą, szczęśliwą samą sobie wcześniej dotąd nie byłam. Teraz jestem, dlatego to polecam, o tym piszę. Uważam, że. Kobieta ma specyficzną rolę do wykonania, i tak jak mężczyzna istnieje w relacji do kobiety i wzrasta w relacji z kobietą, ale z kobiecą kobietą, w cudzysłowie rasową kobietą. Takiś pisarz kiedyś u, u, takie zdanie usłyszałam, znaczy przeczytałam w książce, że są dwa tyko, typy kobiet: że takie ładne kobiety i takie prawdziwe rasowe kobiety, ale właśnie je się poznaje od wewnątrz. I myślę, że pomyślał wtedy o tej kobiecie królowej, która wie, jak się zachować, co robić, nawet za cenę straty, o czym często mówię. I dlaczego chcę to dziś połączyć z pieniędzmi, oczywiście z mężczyznami i ze, ze szczęściem wewnętrznym kobiety? No z prostego powodu, że kobieta królowa jest tak zintegrowana wewnętrznie. I tak promieniuje tą integracją na zewnątrz, że świat się układa. Świat staje się harmonijny i bardziej szczęśliwy w relacji z nią i w jej otoczeniu. I ona jest tym centrum właściwie świata. I co to oznacza, bo tak brzmi yy, wielko po tak, tak, to o tobie jest moja droga kobieto. Ma tak brzmieć, dlatego że Ty masz wielką moc ukrytą w sobie, masz wielkie zadanie do wykonania, to dzięki Tobie świat ma być szczęśliwy, ludzie mają być zdrowi psychicznie, Twoje dzieci mają się dobrze wychować, a Twój mąż ma być mężczyzną szczęśliwym wewnętrznie. Jeżeli kobieta jest na braku, kobieta jest w takim przysłowiowym nieszczęściu wewnętrznym, albo w ogóle jej wewnątrz jej nie ma, jest smutna, niedowartościowana. to często staje się ofiarą, pada ofiarą. No takiego drugiego bieguna, czyli jakiegoś mężczyzny, który też nie jest do końca mężczyzną w swoim życiu tylko może właśnie bardziej kobietą w swoim życiu, który tak, Chciałby coś skorzystać z jej zasobów, jakichkolwiek zasobów, też może psychicznych, mentalnych, seksualnych, również materialnych, co jest już najbardziej chyba upokarzające i dla mężczyzny, i dla kobiety, kiedy to mężczyzna dostaje rzeczy materialne od kobiety. Więc ja to tylko zarysowuję, jak bardzo mężczyzna może maleć, kiedy kobieta jest męska, kiedy daje, kiedy musi pokazać, jaka ona to jest zaradna, jaka to jest niesamowita. Mężczyzna nieświadomy wchodzi w ten, w ten taniec, który ona prowadzi. No i kobiecie staje się takim żigolakiem, i coraz więcej niestety takich mężczyzn, którzy są nieszczęśliwi. Dlatego właśnie ta kobieta królowa jest światu najbardziej potrzebna bo mężczyzna nieszczęśliwy nie zarabia pieniędzy, to kobieta wtedy zarabia pieniądze. Niestety te pieniądze przychodzą i tak ciężko, są, są, e, nie są, jakby to powiedzieć, one nie, nie rodzą tak naprawdę, one się tak nie pomnażają, jak mogłyby się pomnażać w tych dłoniach mężczyzny, który jest właściwie do tego powołany, stworzony do świata na zewnątrz, do biznesu, do współzawodnictwa, do konkurencji, do wygrywania, do bycia wielkim. I pieniądze tak naprawdę mają duszę taką męską i powinny przychodzić do kobiety w sposób łatwy, przyjemny ze względu na jej wewnętrzną wartość, a nie jej taką męską pracowitość, bo. To robienie, działanie to jest bardzo męskie i to właśnie trzeba od siebie oddzielić. I to nie znaczy, że mężczyzna nigdy nie ma być kobiecy, kiedy potrzeba, a kobieta męska, ale żeby ten balans właśnie świadomie umieć wykorzystywać w najlepszy sposób i ten balans, żeby przelewał się, trwał, żeby był ten taniec, też właśnie, albo najważniejsze, miłości. Na świecie, który stwarza, który daje, ale co innego daje kobieta i co innego daje mężczyzna. I mężczyzna, który jest inspirowany przez kobietę muzę, kobietę bogini, boginię i kobietę królową, pójdzie i zarobi. Naprawdę prawdziwy mężczyzna w relacji z prawdziwą kobietą królową, ma tę moc, dostaje ją od świata, żeby pójść i zarobić wielkie pieniądze. I o tym, oczywiście, jest w mojej książce, dlatego ją polecam serdecznie. Jak to zrobić od strony kobiecej? Przeczytaj moją książkę. No, i tak mi się zakończyło, więc. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście ciągle na, na moim kanale, na mojej grupie, pomimo, że tak jakoś mnie nie było w ostatnim czasie, ale już wracam do Was z książką jedną drugą i z licznymi, mam nadzieję, nagraniami samą sobą, z moim życiem. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam pa!